Także widzicie Państwo, że mamy tutaj szum, ale tłum na Saskiej, prawda? A wariatka jeszcze tańczy. No, także szumi, proszę Państwa, aż po niedzielę dzisiaj, a dzisiaj mamy już 14 września 2014 roku. Dużo zamieszania, proszę Państwa, rzeczywiście. Dzisiaj rano do Radia Tok FM zadzwoniła kobieta w sprawie konia. No i że tego konia jej potem uśpili, że tylko pieniądze się liczą, tylko... No a jak było inaczej wcześniej? Cały czas nawet ludzi mordowali, usypiali, siekierą łeb obcinają. Także wiecie Państwo, z czego to wynika? Z miłości do pieniędzy, bo wojna to też jest, proszę Państwa, biznes. No i ten Jan Witek mówi, proszę Państwa, że tam, gdzie się ci organizacyjnie Żydzi nie pojawią, to wszystko, proszę Państwa, umiera. Doprowadzają do ruiny, doprowadzają do katastrofy. On tak ich nienawidzi. No, gdy opisuje tę historię, sytuację od Jana Pawła II, że przecież przez niego nawet... Proszę zauważyć, to wszystko się stało. Ta czerwona Zośka, ta wasza dewotka, katoliczka, która tutaj po Warszawie lata, z Zamościa, to przecież ta czerwona Zośka narobiła rumoru pod katedrą Floriana, proszę Państwa, gdy trzeba było iść na bankiet. Proszę Państwa, taki mój szedł lekarz, ginekolog, który umarł. Pan Leszek, wspaniały człowiek, szedł Breżniew, tam kilka osób szło na bankiet i okazało się, że czerwona Zośka narobiła problemu, bo ponieważ jej nie chcieli wpuścić na ten bankiet, to ona zaczęła krzyczeć, że ten głódź żołnierzy polskich do Iraku wysyła, sprowadza na Polskę nieszczęście. No a kto to robi, jak nie Żydzi, którzy podpuszczają, jak nie ta wierchuszka żydowska, amerykańska. No tak, tutaj Janek Witek puszcza nawet, proszę Państwa, całe te taśmy z internetu. Przecież to, co my tu mówimy, to jest tylko malutki taki procencik, prawda, tegoż żydostwa. No bo ta Litka Lipska mówi, że ma 5% żydowskiej krwi. No, Mareczek ma 5% cygańskiej krwi. No i więc jedno w jedną stronę, drugie w drugą stronę. Nawa lewa, nawa prawa. W tej takiej, proszę Państwa, mieszance ewolucyjnej cygano-żydodziadogadów. No musicie Państwo wiedzieć, że zmienia się, no wszystko się zmienia, całe życie się zmienia. Jak ja kiedyś do księdza katolickiego poszłam z Hanką, z siostrą, nawet poszłam z jej mężem, no bo to właściwie on chciał, to ten ksiądz nas w drzwiach przywitał, że jest biologiem, że on wierzy w ewolucję. Kim ja jestem? Skoro żeśmy przyszli do niego na dyskusję, to już był uprzedzony ten ksiądz. Dobrze, prawda? Oczywiście, że ksiądz nie chciał tam nic słuchać, bo był apodyktyczny, był zarozumiały. Także wiecie Państwo, jak na dusz pasterza, to nie bardzo on wyglądał już u samego progu, przy samym wejściu. Także taki świat jest apodyktyczny i chciwy grosza. Ukraińska armia odparła atak separatystów na lotnisko w Doniecku. Na szturm prorosyjskich bojowników szykuje się teraz Mariupol. Przedłużają się prace nad projektami dotyczącymi Janosikowego. Według resortu finansów, by zmiany spełniły wymogi konstytucyjne, muszą wejść w życie do 15 października. Boeing malezyjskich linii lotniczych musiał zawrócić do Kuala Lumpur. Powodem była awaria autopilota. Więcej informacji o 13. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Także widzicie Państwo, że u nas coś się dzieje. Dzieje się nawet w niedzielę. Natomiast w sobotę mniej. W sobotę mniej, no bo to sabat, bo to, wiecie Państwo, żydowskie są to żywioły w sobotę. Apostoł Paweł nawet dziwił się, że jak to wracacie do starych żywiołów,
od strzegał chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy no, mieli tę chorobę, mieli ciągoty. Czy wy znowu powracacie do tych starych żywiołów żydowskich? Jak dziecko potrzebuje mleczka, no to jest dobrze, ale stare konie, żeby mleczka potrzebowały? Czy znowu mleczka potrzebujecie, jak już poznałyście prawdę dotyczącą Jezusa Chrystusa? Poznałyście prawdę sensu stricto? No to teraz znowu do tych rzeczy pierwszych, dziecięcych, do tych żywiołów żydowskich wracacie? No i tych 14 listów apostoła Pawła jest na ten temat, a szczególnie i zwłaszcza list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Piękny jest, wyjaśnia, że rzeczywistością jest Chrystus, a nie stare, dawne żydowskie żywioły. Sprawa jest trudna, bo wiemy z własnego doświadczenia, że w szkole są pewne rzeczy z góry ustalone. Więc jeśli jest zapis, jeśli jest przepis, który mówi o tym, że pani wicedyrektor, a wynika z tego maila, że może mieć 5 godzin lekcji w tygodniu, i ma te godziny z inną klasą, no to trudno, żeby dołożyć jej godzin, jeśli rzeczywiście takie zapisy są wprowadzone. Oczywiście z drugiej strony ten mail od pani Oli z Łodzi świadczy o tym, że jest to wspaniałe, że są jeszcze tacy nauczyciele, o których uczniowie walczą i zależy im na tym, a nie na innym pedagogu. Jakiś czas temu również rozmawialiśmy o pewnej pani nauczycielce od etyki. To znaczy, proszę państwa, że ten konkretny pedagog ma po prostu w sobie to coś. To coś, czego innym nauczycielom, oczywiście nie wszystkim, ale w jakiejś tam części po prostu brakuje. Oby więcej takich nauczycieli, chciałabym powiedzieć w tym miejscu. Proszę państwa, a teraz u mnie temat seniorów. Dowiedziałam się bowiem, że zrobiono takie badania, z których wynika m.in., że polscy seniorzy są mniej aktywni niż ich rówieśnicy z zagranicy. A przecież mamy i mówimy o tym na naszej antenie, m.in. kluby seniora, mamy kółka zainteresowań, mamy w końcu zajęcia komputerowe prowadzone przez latarników cyfrowych. Także tych zajęć dla seniorów wydawać by się mogło, że jest bardzo dużo. Ale chyba jednak nie do końca, chyba jednak nie wszędzie, no bo z badań wynika, że jest tak, a nie inaczej. Teraz właśnie o tych badaniach w rozmowie z moim gościem. Twój problem, moja sprawa. Proszę państwa, w warszawskim studiu TOK FM jest z nami pani dr Agnieszka Kłoń-Dominczak, ekonomistka, jednocześnie ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych. Ja bym państwa zaprosiła do Angloameryki Białystok. Tam jest bardzo dużo zajęć dla seniorów. Tam kabarety, tam zespoły estradowe, artystyczne. Tam jest wszystko. A tu jak przyjechałam swego czasu do Warszawy, do katolickiej tu Polski, a na Mazowszu pomiędzy właśnie Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem a Krakowem, to nic nie znalazłam. W tych domach kultury nie ma nic. Badań edukacyjnych, że tak naprawdę nie jest najlepiej z tymi polskimi seniorami, pani doktor, że te wyniki no, nie są za ciekawe na tle Europy. Jak wypadamy, mówiąc krótko? Znaczy generalnie wyniki za każdym razem są ciekawe, ponieważ one dają nam bardzo dużo informacji na temat seniorów. Badanie SHARE jest faktycznie badaniem bardzo kompleksowym, dlatego że ono patrzy zarówno na stan zdrowia, jak i na aktywność. Nie tylko aktywność zawodową, ale także aktywność społeczną, właśnie aktywność edukacyjną, na przechodzenie na emeryturę i to wszystko jest porównywalne, tak? To znaczy my możemy. Państwo zobaczą, że ta durna baba gada takie w ogólnikach, och, że tego, gdy przechodzimy na emeryturę, to jest porównywalne z tym, co na zachodzie. Gada głupoty. Jak się zmienia ich zdrowie, Polska dalej będzie kontynuować te badania. Duże przedsięwzięcie właśnie po to, żeby dowiedzieć się, co z tymi 50-latkami się dzieje. A co się zmienia? Ona nawet nie wie, o co chodzi, bo to jakaś działka. Polacy, polscy seniorzy są nieco mniej aktywni niż przeciętnie w Europie. Zarówno pod kątem rynku pracy. Wcześniej się z rynku pracy wycofują, chociaż dobrze, nawet tu Polacy nie wiedzą, że można prowadzić działalność wszelką. Pomimo nawet jak się ma 70 lat, 80, może i 90, wszelką działalność można prowadzić. To oni tego nie rozumieją. No dlaczego? Dlatego, że tutaj są te lochy i te barany. Locha ile można
może żyć. Krótko, chrumcze, 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 bresze i przestanie. No to ile może mieć? No to jak 50, już ten mareczek, 40 parę. Wczoraj mu windzie, mówię. No ile będziesz tu chrumczeć? Ile będziesz tu chrumczeć, locho? No 40 parę to chyba za dużo już, jak na lochę. No to i właśnie taka jest mentalność tutaj w Polsce, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a że oni sobie nawet nie wyobrażają, że jak to telewizja mówiła tu na Polskę, podawała, jak to, proszę Państwa, Radio Wolna Europa, że tam babka miała 105 lat, proszę Państwa, skończyła sobie studia w Ameryce, gdzieś tam w Anglo-Ameryce, Białystok, proszę, proszę Was, tylko dlatego, że wnuczka, wnuczek, że te dzieci po studiach wszyscy byli, to ona też chciała. To więc tutaj wyobraźcie sobie 100-letnią kobietę na Uniwersytecie Warszawskim. To jest niemożliwe. Polska by Rechodupska nie dała takiej kobiecie żyć, by ją wyśmiała, by drwiła. Po prostu dlaczego? Sama nie jest winna. Po prostu to jest taka mentalność świń, mentalność bydła. No to i nawet im zachęcie. Bydło, bydło, wystarczy. To wy nie wiecie, o co chodzi. To nie jest Ameryka, to nie jest Anglia. Tu nie ma tego luzu amerykańskiego. Tu nie ma tego, żeby się śmiać wspólnie, żeby się śmiać razem z rzeczy fajnych. Tu się śmieje to bydło z czego? Jak ktoś nogę złamie, jak ktoś wpadnie gdzieś w dół, wyjść nie może, kaśle, że umiera. Te wszystkiego się śmieją. I tam pod portem Wola jest 50 budek zrobionych na szaro, w szarym kolorze. I wszędzie napisane, jeszcze one są zamknięte, może już teraz są aktywowane. Zakład pogrzebowy. I się wszyscy, bo ma biznes, bo ma pieniądze, bo ma grosze, że będzie malowała trupy, do trumien wkładała i chowała. No i ha, 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 cały system ten, Janek mówi, że żydowski. Tam, gdzie Żydzi nie tego, to wszystko doprowadzą, proszę Państwa, do ruiny, do upadku. Też mówili o tej stoczni, mówili o FSO, o wszystkich większych zakładach tu w Polsce, które były zamykane, były niszczone, były likwidowane, tak żeby Polska nie miała nic. No najwięcej zniszczenia spowodował sam Tusk, mówią. Dajcie inicjatywy budować. Pani doktor, ja tutaj zacytuję fragment. No ale to więc dzisiaj Kaczyński mówił, no my nie możemy pozwolić, żeby jeżeli ktoś niszczy Polskę, doprowadza do jej upadku i ruiny, przez tyle lat to robi i żebyśmy to tolerowali, patrzyli się jak durny. Do Szwecji zapraszam. Ja Langstrungowa na Walonie, to zobaczycie jak tam socjale wyglądają. Tam staruszki to są bardzo hołubione, szanowane, pomaga się zaopiekowani w bardzo dużym stopniu. Myśmy przez bardzo wiele lat wyrabiali w sobie taki stereotyp, że ktoś jak już przechodzi na emeryturę, no to właściwie to powinien siedzieć w domu, może czasami coś poczytać, pooglądać telewizję i pójść do kościoła, tak? I to trzeba zmieniać. Trzeba budować właśnie bardziej postawy. Tego, że przejście na emeryturę nie oznacza końca aktywności jako takiej, oznacza koniec aktywności zawodowej, ale nadal potrzebujemy właśnie aktywności społecznych. Druga sprawa, zaopiekowani, mówię w cudzysłowie, mając na uwadze właśnie to, być może nasze myśli są zbieżne, mając na uwadze to, że po prostu musimy w jakimś sensie my również wychodzić z pewną jeszcze być może szerszą ofertą dla tych osób. Oni mogą sobie sami tworzyć ofertę, tak? Żeby powiedzieć. Już ona robi z siebie Caritas, już robi z siebie pana i władcę, że komuś będzie pomagać, może byśmy szerzej wychodzili i tego. Przecież ci ludzie sami nie chcą, bo oni są osaczeni, oni są już wcześniej oszukani i ci starsi ludzie sami nie będą nigdy wychodzili z inicjatywą, bo się już boją. Jest taka nagonka w Rechodupkach warszawskich, czego nie ma gdzieś tam w wielkim świecie. No co słychać w wielkim świecie? Co słychać w Anglo-Ameryce, Białystok? Jak ja tam byłam, to ja wszędzie w domach kultury, nawet w cerkwiach,
Widziałam dziesiątki chórów. Mają dziesiątki chórów. Ludzie tam... Przecież proszę zwrócić uwagę na kabaret Szpilka przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury Kilińskiego jakoś tak jeden czy ileś tam. Nie, Kilińskiego 8. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Dlatego, że to jest wojewódzki, oni strasznie tam dbają o ten Dom Kultury i tam przy tym Domu Kultury działa na przykład kabaret Szpilka i on wszędzie pierwsze miejsca zdobywa. Staruszki, tam i taki Tadzio mnie zaprosił do domu, pokazał kasety wideo, to były jeszcze te stare lenty i powiedział tak, ta umarła, ten umarł, czyli po prostu, że są to takie staruszki, którzy na pograniczu życia i śmierci, proszę Państwa, jeszcze coś tworzą, przebierają się, tysiące strojów, że mają. Ja nawet, proszę Państwa, jako taki młody rodzynek do tej pani Władzi, to pani, ona jeszcze żyje, jeszcze jest, pani Władzia, reżyserka, ona mnie przyjęła do kabaretu, już jechałyśmy, ja miałam tam z solówką wystąpić w takim meloniku, ale zawiodłam raz, zawiodłam dwa. I już teraz to ja bym wstydu się najadła, żebym miała powiedzieć, że jadę z wami, czy że chcę z wami współpracować. Także ta Władzia wiedziała, że ja takim norodzynkiem takim, ale to są staruszkowie. Ja myślę, Boże, ze staruszkami już nie będę się wygłupiać, bo ja wszędzie gdzieś wlazę. No, wejdę w takie rzeczy bardzo oryginalne, czym się zresztą muszę pochwalić, ale właśnie chcę się tą Szpilką pochwalić, że to jest przykład taki, proszę Państwa, dobry z Anglo-Ameryki Białystok, że tam nie ma granicy, czy ktoś jest stary, czy młody, bo dopóki jeszcze żyje, to noga mu chodzi, działa, coś jeszcze może zrobić, coś jeszcze może stworzyć, a tu w Polsce akatolickiej się to tłamsi, bo tu jest ciemnota, bo tu jest ślepota katolicka, głupota, bo tu jest parafia katolicka, no bo tutaj jest katolicka Polska aż na 95%. Gdzie nie pójdziecie, to na rzut beretem kościółek katolicki. A co macie z kościółków katolickich? Jeszcze gorzej, to właśnie ta ciemnota. O, jaka młoda, to ona żyła, biega i tak wspomina ten Janek Witek o tym, gdzie on był. Co było 35 lat, 45 lat temu, już jak ma pod 70. Także Państwo zobaczą, jeszcze on, Janek Witek, źle nie wygląda, młodo wygląda, ale on jak tu wspomina i teraz, proszę Państwa, ma zaległości za mieszkanie, że wszystko przez papieża, że wszedł kapitalizm, bo komunizm, no oczywiście został zwalczony, ma zaległości za mieszkanie, nie ma komu zapłacić i pójdzie, będzie pety zbierał od śmietniczki do śmietniczki. A komputer gdzie? Na rondzie Dmowskiego te postawy. Może nie działać najlepiej, tu myślę, że spojrzenie na ten aspekt, w jaki sposób integrować pewne usługi społeczne. Myślę, że też cały czas potrzeba takiego międzypokoleniowego działania na rzecz różnorodnych aktywności. To jest bardzo potrzebne po to, żeby przełamywać stereotypy nie tylko te, które są w osobach starszych, ale także te, które w ogóle mamy w społeczeństwie, jeżeli chodzi o aktywność seniorów. Budowanie oferty szeroko rozumianej, samorządy, które powinny widzieć seniorów jako klientów swoich usług społecznych. Nie takich, że pomagamy tym, którzy są najbiedniejsi i wymagają wsparcia, ale poprzez właśnie tworzenie miejsc, możliwości aktywności społecznej. Na przykład, nie wiem, warszawski przykład takich miejsc, gdzie można sobie trochę poćwiczyć fizycznie na dworze, takich siłowni pod chmurką, tak zwanych. Można, proszę Państwa, w Warszawie pod chmurką w siłowni poćwiczyć, tak, na przerzutki, swoją głupotę, proszę Państwa. Jak ma taka 15 lat, no to się ona cieszy 20 lat. Potem upijają się, piją potem denaturaty, przecież na Marszałkowskiej sama widziałam dookoła kiosku, tam przy tym Sezamie są buteleczki z płynem do mycia szyb. No to ten płyn się wypija, bo to po jakieś 2-3 złote, nie wiem, bo to tanie,
a buteleczki dookoła kiosku leżą. I potem, proszę Państwa, brzydkie zęby, brzydki łeb, czerwone twarze, pijaczka, pijak, pijacy wrzeszczą po nocy. Tutaj też na Saskiej Kępie przecież mamy nagrania wszelkie. Młodzi po trzy, po cztery chodzą. To przecież nie są ani mormoni, ani świadkowie Jehowy, ani ewangelicy, którzy by, czy badacze Pisma Świętego, którzy by się zajmowali badaniem Pisma Świętego, czy czym dobrym. To są takie niedobitki, to są takie dziady. No, im tylko nic innego nie pozostaje, jak tylko na grobach jeść i pić, tych grobach mickiewiczowskich jeść i pić. Potem chowają się za budkami, za drzewami, piją tanie piwa, rysy jakieś. O Matko Bosko, czego? I to w Kerfurkach to badziewie kupisz. Także te Kerfurki, proszę Państwa, wygrywają, bo badziewie sprzedają, proszę Państwa, na groszu się dorabiają, na nieszczęściu ludzkim. I dlatego wielka sztuka tutaj już mało kogo będzie interesowało, dlatego że w tym naszym radiu, to KFM Euro Conchita Extra, właśnie mówimy, że tutaj w katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą, pod Bałtykiem dokładnie, bo to w Polsce, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskiem i Czechosłowacją, wielka sztuka nie ma dostępu, wielka sztuka nie ma dostępu, bo zawsze będzie pełno kiczu, zawsze będzie pełno kiczu, a z kiczu też można, proszę Państwa, rozpocząć karierę i na kiczu można skończyć, ale żeby ten kicz umieć dobrze zinterpretować, prawda? No. Bo takie pokazują na Google czasem, wiecie Państwo, nadsyłają te filmy lukrowane, że takie piękne, już myślała, że ona pierwsze miejsce dostaje. Teraz są inne szkoły całkiem, proszę Państwa, filmowe i różne są prądy, są różne trendy. Chodzi o ogólną wymowę filmu, a nie o jakieś tam lukrowanie obrazów. Och, jakie piękne, no pięknie to te ręce składają. Na kto? No ci faryzeusze właśnie w kościołach i o tej pedofilii tu się trąbi. No to też słusznie. Po co? Żeby się człowiek zastanowił, że to, co jest lukrowane, to nie jest aż takie piękne, proszę Państwa. Bo przecież nie tylko modlą się w kościołach katolickich, ale modlą się wszędzie, prawda? Modlą się wielcy tego świata wszędzie. Przyczyny, dla której starsi Polacy uważają, że nie ma potrzeby się uczyć, bo tak uważają. Lukrowane. Będziemy mogli badać więcej osób i to dla nas też jest bardzo cenne, bo oczywiście im więcej badamy osób, tym bardziej precyzyjne są nasze dane i więcej możemy powiedzieć o tym, kto w jakiej jest sytuacji i z czego to wynika. Życie lukrowane. Ale w przyszłości będziemy mieli większą próbę, no i dla nas to jest oczywiście duża radość. Dziękuję bardzo pani doktor Agnieszka Chłon-Dominczak, ekonomistka, jednocześnie ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Proszę Państwa, to wszystko w tej części programu. Za chwilę ostatni z dzisiejszych tematów, czyli wsiąść do pociągu przed nimi drzwiami. A już teraz zapraszam na wiadomości Radia TOK FM. Twój problem, moja sprawa. Reklama. Gdy prowadzę to swoje uczucie, to także co nieco, proszę Państwa, co nieco w naszym radiu, KFM Euro, Conchita Extra, w naszym radiu, KFM Euro, Conchita Extra, KFM Euro, Conchita Extra, KFM Euro, Conchita Extra. Szczęśliwe i wypoczęte dzieci wróciły do szkół. Zeszyty i książki już są, zapał i energia są, ale są też dzieci, które potrzebują naszej pomocy. Także ludzie się denerwują w tej Polsce, ludzie potrzebują pomocy, denerwują się i pies denerwuje się i szczeka. Także widzicie Państwo, że no, ten Kaczyński dużo ma racji, dużo prawdy, ale niestety w tych jego wypowiedziach jest dużo prawdy, ale niestety żyjemy w złym świecie, żyjemy w świecie diabła i tylko świadkowie Jehowy mogą Wam to pięknie wyjaśnić, że Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. Z małej litery Biblia pisze. Przecież to nie jest od dziś, to jest język hebrajski, to jest ciężka, stara filozofia języka hebrajskiego, że Bóg w Biblii z małej litery to jest jakiś pośrednik, to jest ktoś wielki, któremu kiedyś wcześniej dane były przywileje, które on to te przywileje utracił, niczym szatan diabeł, no właśnie on jest Bogiem tego świata. On był pięknym aniołem, proszę Państwa, ale w momencie, kiedy
niewolnictwo wziął sobie ludzi pod siebie, żeby rządzić. Dzisiaj też ludzie mają takie ciągoty, żeby manipulować, żeby wyłudzać, żeby mataczyć, że chcą rządzić, proszę Państwa. Jako jego słudzy, to dlatego mówimy o niewolnikach diabła. Dlatego mówimy o sługach diabła, że szatan diabeł, Bóg tego świata, Bóg tego systemu rzeczy. No chce, żeby wszyscy ludzie byli mu podporządkowani i żeby wszyscy ludzie działali, nawet wtedy, kiedy oni sami nie wiedzą, że oni są jego sługami, że oni nawet sami nie wiedzą, proszę Państwa, ci ludzie, że są sługami szatana diabła. A to, że ten na przykład Janek ma tu schizofrenię, on mówi o Mareczku, o, co sekunda to on inaczej gada, co sekunda to on inaczej myśli. A to teraz powiedz jemu, że tak samo jak i ty, podobnie jak i ty. Czyli, że widzicie Państwo, przygadał kocioł garnkowi. I vice versa. Także dzisiaj 14. W odpowiedzi na apel USA wyśle do walki z dżihadystami z państwa islamskiego swojej siły powietrzne i komandosów. Przedłużają się prace nad projektami dotyczącymi Janosikowego. Według resortu finansów, by zmiany spełniły wymogi konstytucyjne, muszą wejść w życie do 15 października. W informacjach o 13 także włoskie media o kandydatce na nowego szefa polskiego rządu, Ewie Kopacz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Także proszę Państwa, najnowsze plotki na temat Ewy Kopacz będziemy słuchać. Zapraszamy. Twój problem, moja sprawa. Nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra działa. Anna Gmiterek Zabłocka, tak? Zabłocka. Witamy w radiu naszym TOK FM Euro Conchita Extra. Przednimi drzwiami do pociągu. Ale zanim o tym nawiążę do pierwszej części programu, czyli do tego, czy na sygnał przejeżdżającej karetki na drodze, jak reagujemy oczywiście jako kierowcy. Kilka maili w tej sprawie dostałam od Państwa na mój adres problem@tok.fm. Pani Ewa między innymi napisała, że stara się zjeżdżać na pobocze, ale czasami rzeczywiście zdarza się, że nie może, bo ktoś przed nią tak stanie, że nie ma pola manewru. Tak jakby jakaś hipnoza, jakby strach. Samochód staje na środku i ja jako kierowca nie mogę zjechać ani w prawo, ani w lewo, bo mam za mało miejsca. Tak pisze słuchaczka. Napisał też do mnie pan Dariusz, który z kolei zwraca uwagę na to, że to kierowcy karetek powinni pamiętać, że ich też obowiązują określone przepisy i to do nich też można mieć wiele zastrzeżeń. Także widzicie Państwo, że właściwie ta Anglo-Ameryka Białystok pod względem standardów ludzkich bardzo wysoko stoi. No i tutaj zresztą Janek Witek trąbi, bo cały czas szuka w komputerze, żeby nam jakiś ładny film nastawić, jakieś ciekawe wiadomości, może przez kogoś prywatnie nadane, no bo my współpracujemy z różnymi ludźmi, nie gardzimy, proszę Państwa. A okazało się, że to, co lukrowane było do tej pory, to wszystko fałszywe. My nie chcemy rzeczy lukrowanych. Kiedyś, jak żeśmy jeździły na ośrodki pionierskie, głosząc tu po całej Polsce Słowo Boże, była taka Ela Pastusiak. To były takie dwie siostry i to wcale nie bliźniaczki. No bo u Świadków Jehowy to wszystko oryginalne. I ta Ela Pastusiak mówi, ja tak nie lubię, jak jest coś tak wycackane, wylukrowane. I ja to pamiętam jak do dzisiaj, żeśmy tak chodzili na kamieniu sobie usiadłyśmy, żeby się pomodlić, Biblię czytałyśmy, ja też książki różne miałam, taką jedną musiałam mieć w ramach lektury książkę gdzieś tam na kamieniu, na wsi daleko, za Mińskiem Mazowieckim, ba jeszcze dalej, Boże, pod Olsztynem, Olsztynek, Opole, tam gdzie Niemców bardzo dużo przyjeżdżają, Mercedesami, lewo, prawo, prawo, lewo, no to ta Ela Pastusiak, kiedy, a to jeszcze wcześniej, jeszcze dalsze. Ona tak kręciła się koło Puławskiej. Gdzieś tam mieszkali, proszę Państwa, Puławska i tam był PKS, proszę Państwa. Południe jakby, tak? PKS. Jaki to był dworzec? Dworzec południowy. O, pamiętam. Do Królewskiego Lasu żeśmy jeździli na jabłka. A jeszcze potem, bo tam wcześniej były ośrodki pionierskie przy Wiśle, tam gdzie tam ten wał międzyszyński. To tam koło Królewskiego Lasu przejeżdżał, przechodził. No i ta Ela Pastusiak, tak? Mówiła zawsze, nie lubi tych lukrowanych takich. No bo to wiadomo, że to jest oszusty styczny, że za tym się kryje działanie.
działalność oszustystyczna, czyli że szatana diabła, ponieważ my nie chcemy być sługami szatana diabła, to więc ani nie chcemy jemu służyć, właśnie temu szatanowi, to nie będziemy ludzi oszukiwać, nie będziemy zwodzić tych ludzi tak, żeby, proszę Państwa, składać ręce. Tutaj zapraszamy od razu Państwa do galerii Propaganda. No to właśnie w tej galerii, proszę Państwa, Propaganda, mamy tutaj pułapki. Mamy piękną wystawę, proszę Państwa. O co chodzi w tej wystawie, proszę Państwa, w galerii Propaganda? O co chodzi? Ja chcę tak to postawić, proszę Państwa, coś tam, żeby to tak troszeczkę stało i się nie ruszało. W galerii Propaganda. Proszę Państwa, co tu jest z tyłu napisane? 1,1 miliard. Kijewski Kościół, galeria Propaganda. Zapraszamy, Propaganda, proszę czytać w internecie. I teraz o co tu chodzi, bo właściwie Mao Tse-tung też ręce składała, ale i miliardy, miliony jego wiernych, już tak miliardy mówię w cudzysłowie, żebym się nie wygłupiła, no ale wielkie miliony, proszę Państwa, wielkie przewozów miejskich. Turysta na przykład wsiada, no to wtedy rzeczywiście pojawia się problem, bo każdy z nas szuka kasownika, tak? Tak jak tutaj, proszę Państwa, turysta, to musi się w Warszawie wsiąść, bo tutaj co sekunda bilety sprawdzają. Ja dlatego kupiłam, proszę Państwa, kartę warszawską, warszawiaka, kartę miejską, żeby już no, mieć z głowy. Na miesiąc można kupić, ja nie wiem, może pewnie i na rok. No tutaj, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to są standardy wspaniałe w tej Warszawie. Wydać wszystkie pieniądze, im więcej zarobisz, to wtedy im więcej wydasz, tym lepiej. No to Żydówki się cieszą. Najbardziej się cieszy Hanna Gronkiewicz-Walc. Tutaj na tej Hance to Janek Witek przywiesza wszystkie. Proszę Państwa, że te bilety za drogie i że ludzie nie mają pieniędzy. A te kontrole jeszcze są częstsze. Dlaczego? Dlatego, że chcą mentalnie, psychicznie, fizycznie wszystkich wykończyć. Bo tam się, gdzie Żydzi nie pojawią, tam wszystko doprowadzają do upadku. Znowuż dzisiaj, 14 września 2014 roku właśnie, Janek Witek te wykłady nadaje, że przecież tych Żydów wygonili w 68 czy którym roku tu z Warszawy. Przecież wygonili ich z Polski. No, także widzicie Państwo, się dobrze orientuje, dobrze gada, tylko zęby źle układa, bo widzicie Państwo, że wtedy, kiedy tę Hankę chcieli odwołać, to potem ta Krystyna mówi w Radiu Maryja, że co z tego, że chcieli odwołać, skoro większość tych, którzy tutaj w Warszawie mieszka, to nie są warszawiacy i oni się lenili. Nie chciało się im po raz drugi, no bo to nie są typy drugiej kategorii, tak jak Mareczek z Karczewa, że on jako ten cygan gruby, to i 10 razy poszedłby Hannę odwoływać. No ale jak większość Warszawy nie chciała, a większość Warszawy to co to jest, kto to? To nie są warszawiacy. Większość Warszawy to, proszę Państwa, jest co to, kto to? Nie warszawiacy. Czyli im się nie opłaca 10 razy chodzić. Rozumiecie Państwo? Dwie szanse tutaj tej ewolucyjnej cygano-żydowia do gazu. No i tutaj dopiero jak nie skasujesz biletu, jak złapią Chinkę, teraz pod Blue City złapali jakąś Chinkę. Jak ją ustawił? Jak żebraczkę. No to żebracy traktują klienta jako żebraczkę. Potem tutaj przy Palmie, przy Rondzie de Gaulle, gdzie ta wasza gruba kolejna żebraczka chodzi, która też lakianki wygania z pierwszych miejsc autobusów MPK, proszę Państwa, MZK. Też ze 3-4 osoby wyprowadzili Chińczyków, no bo jedna odpowiedzialna była za skasowanie, nie skasowała, no ale ona nie wiedziała, bo są wszelkie pewne niedomówienia. Proszę Państwa, ja też tutaj, jak wchodziłam do metra, miałam już tę kartę i też mogłam jej nie przebić, bo były drzwiczki otwarte z boku. To więc tak, tymi otwartymi drzwiczkami sobie przeszłam, ale kartę lewą ręką odbiłam, prawda, miejską, czyli powinna być aktywowana. Ale nie miałam
miałam tego standardu, nie ma tego standardu, nie miałam tej pewności, czy naprawdę już na tych drzwiczkach karta została aktywowana. I szukałam w pociągu, proszę Państwa, tak jak w tramwaju tu warszawskim polskim, tak jak w autobusie tu warszawskim polskim, tej skrzynki, żeby jeszcze raz, proszę Państwa, tę kartę przyłożyć, nie było do czego. Ja mówię, patrzę, a rzeczywiście, że w metrze nie ma tych takich kasowników. Nie ma. I tylko przy tej bramce. Ale nie miałam pewności. Nie ma tego standardu, że jeżeli coś od początku do końca robisz, to że to robisz właściwie. Nie ma tego standardu. Nikt nic nie wie. Są niedomówienia i na tym bazują kontrolerzy. Tutaj też taki kontroler był pijany, to w gazetach opisano, nawet i w Szmatławcach, ale to prawda, że był pijany i rzucił się na jakichś tam ludzi właśnie obcokrajowców czy nawet nie, ale zrobili mu sprawę, że na stronie internetowej. Po prostu kasownik nie działał i on wykorzystując to jako ten pijany, to wtedy chciwy, pazerny jeszcze bardziej, bo on nie liczy się wtedy ten kontroler z konsekwencjami. Kiedyś miałam kontrolera, który śmierdział przy centralnym, jechałam na ochotę tramwajem. No właśnie dlatego tę kartę miejską chciałam mieć, warszawiaka, kartę warszawską chciałam mieć, proszę Państwa, żeby już nie mieć żadnych problemów. Ale te problemy są i te problemy w Warszawie będą, jak już są. Tę drugą linię metra zrobią też problemy, bo tu jest bydło. Bo tu są te lochy, no i te barany nosem pociągające wciąż. Dlaczego tutaj nie ma Świadków Jehowy? Dlaczego Świadkowie Jehowy sobie wybrali ziemię obiecaną jako Anglia, Ameryka, Białystok, gdzie standardy są ludzkie, a nie świńskie, nie bydlęce? Tak jak tutaj w Zachęcie była ta wystawa. Bydło, przez kobietę zresztą zorganizowana, czyli wcale nie przez mężczyznę, który by się tam miał mścić, przez kobietę. No a Janek Witek właśnie mówi, że tu w Warszawie jest bydło. Bydło. Wsiąść do pociągu, szukamy konduktora i proszę Państwa, tu w Warszawie straż wzięła, eksmitowała samochód babie, wywiozła samochód inwalidce, która sama sobie nie daje rady z niczym, jeszcze z przyholowaniem samochodu, ze wszelkimi sprawami formalnościowymi, że tak powiem, i jeszcze karę musiała zapłacić. Tak, proszę Państwa, dziadostwo i żebractwo w tej jednej takiej ewolucyjnej mieszance cygano, że do dziadogadów. No, zważywszy, że jesteśmy tu na Pradze Północ, na Pradze Południe. W innych środkach transportu miejskiego, chociażby w tramwajach czy w autobusach. Jeżeli ktoś wsiada do autobusu w godzinach szczytu bez biletu i wsiada ostatnimi drzwiami i przemieszcza się w kierunku kierowcy, żeby kupić bilet, a w tym czasie jest kontrola, to również jest uznawany przez takiego kontrolera za osobę bez ważnego biletu, ponieważ tak naprawdę no, trudno tutaj każdemu wierzyć i taka jest po prostu dokładnie. Pani rzecznik, bo to też teraz coraz częściej spotykamy się z tym w pojazdach komunikacji miejskiej, że na miejscu, w środku, na przykład w autobusie, tak, czy tutaj u nas akurat w Lublinie mamy trolejbus, są po prostu biletomaty, gdzie te bilety można kupić i później można je spokojnie, najzwyczajniej w świecie skasować. Jak to jest w przypadku Państwa? Gdzie te bilety się nabywa i jak jest z kasowaniem? Czyli czy tylko konduktor, czy też macie takie składy, w których są kasowniki? Jeżeli chodzi o kanały dystrybucji naszych biletów, to tutaj są one bardzo, bardzo szerokie, ponieważ bilet można kupić zarówno w kasie biletowej, jak również można kupić bilet jednorazowy przed sprzedaży, czyli na 30 dni przed terminem wyjazdu. Można również kupić w biletomatach, które są zamieszczone na naszych przystankach i stacjach osobowych. Oprócz tego mamy specjalną aplikację, którą można ściągnąć na telefon komórkowy, która również umożliwia zakup tego biletu. I wtedy już taki bilet mając, jak możemy go, że tak powiem, aktywować? Jeżeli chodzi o bilety jednorazowe, kolejowe, tak? Bo tutaj rozmawiamy o biletach tak. kolejowych, to posiadając taki bilet, nie ma potrzeby jego aktywacji. Zupełnie inaczej jest, jeżeli ktoś podróżuje na podstawie biletu Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. I tutaj w takim przypadku, z wyjątkiem pociągów lotniskowych, podróżny, który posiada bilet dobowy, bo od biletu dobowego wzwyż można podróżować naszymi pociągami, innymi pociągami niż pociągi lotniskowe, czy posiadając warszawską kartę miejską, która nie została wcześniej aktywowana, podróżny jest zobowiązany do tego, żeby wsiąść pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu i wówczas aktywować
ten bilet u kierownika pociągu. Oczywiście może również aktywować bilet w kasownikach, które są w innych środkach transportu, na przykład w tramwajach, w autobusach, czy również w kasownikach, które są umieszczone na niektórych stacjach i przystankach kolejowych. Czyli u nas w składach tych kasowników nie ma? U nas w składach nie ma kasowników, w większości składów, tak? Ponieważ są, my jesteśmy koleją, która kursuje po całym obszarze Mazowsza i nie jesteśmy miejską koleją, nie jesteśmy szybką koleją miejską. Kasowniki są zamieszczone we wszystkich pociągach lotniskowych, które łączą dwa lotniska. Jest to lotnisko Warszawa-Okęcie i Modlin. Ponieważ w tych pociągach honorujemy wszystkie rodzaje biletów ZTM-u, w tym również bilety jednorazowe. Pani rzecznik, czyli ja rozumiem, że w ogóle nie macie takich planów, żeby gdzieś tam kasowniki po prostu umieścić w waszych składach? W pociągach lotniskowych te kasowniki są i funkcjonują. W pozostałych pociągach nie ma, dlatego że nie widzimy potrzeby umieszczania kasowników we wszystkich składach. Proszę sobie wyobrazić podróżnego, który codziennie dojeżdża do Warszawy z Radomia. I po co ten kasownik wtedy? Jeździ na podstawie naszych biletów okresowych. To jest to, co już wcześniej wspomniałam. 80% naszych podróżnych to są to osoby, które podróżują z nami codziennie na podstawie biletów okresowych. Pani rzecznik, powiedzmy, ile wynosi taka kara, jeśli na przykład osoba, która gdzieś tam szuka tego kondytora, dajmy na to w pociągu, zostanie zatrzymana. Ile wynosi taka kara? Czy to jest jakoś jedna kwota? I jak często takie kary się zdarzają? To znaczy, ile na przykład było w tym roku tego typu kar czy opłat dodatkowych? Jest to wezwanie do zapłaty, opłaty taryfowej oraz opłatę dodatkową za jazdę bezpłatnego biletu. W okresie pierwszym półroczu do końca marca mam takie dane, zostało wystawione ponad 62 tysiące wezwań. Wezwanie do zapłaty, to rozumiem, że to jest jedna kwota. Jaka to jest kwota? Jest to kwota 175 zł, jeżeli osoba zapłaci w ciągu 7 dni od otrzymania. Natomiast jeżeli reguluje tą należność, tą opłatę bezpośrednio w pociągu, wówczas wówczas płaci 70 zł, czyli jest to dokładnie 40%. Powiedzmy, czy zdarzają się i jak często się zdarzają tego typu wezwania do zapłaty związane z tym, że osoby nie wsiądą tymi przednimi drzwiami, nie kupią tych biletów u konduktora albo próbują gdzieś tam chodzić po pociągu i szukać? Bardzo rzadko to się zdarza, ponieważ to jest to, o czym wspomniałam. My mamy stałych podróżnych, stałych klientów, którzy doskonale znają zasady obowiązujące w naszych pociągach i doskonale wiedzą, że nie posiadając ważnego biletu należy wsiąść pierwszymi drzwiami, licząc od czoła pociągu, bo tak samo dobrze wiedzą, że w naszych składach nie można palić tytoniu, czy na przykład nie można spożywać alkoholu. Ja rozumiem, ale jeśli już się zdarzają tego typu wezwania do zapłaty, czy ci pasażerowie, myślę, że często również turyści, składają reklamacje, składają odwołania w jakiś sposób pozytywny, negatywny, Państwo to rozpatrujecie? My jak najbardziej uwzględniamy reklamacje i odwołania, które składają nasi podróżni. Dlatego ta reklamacja, chcę zapewnić, jest rozpatrywana bardzo indywidualnie. Dowodem na to jest chociażby jedna z ostatnich sytuacji, która miała miejsce w naszych pociągach, w naszym pociągu pod koniec sierpnia, kiedy właśnie turyści otrzymali wezwanie do zapłaty. Było to wezwanie słusznie wystawione przez pracownika świadczącego usługę kontroli na rzecz naszej spółki, na rzecz kolei mazowieckich i te wezwania zostały anulowane. Także każda skarga, każda reklamacja jest rozpatrywana bardzo indywidualnie i tutaj chcę zapewnić, że my naprawdę jesteśmy koleją dla podróżnych. Czytamy, analizujemy, sprawdzamy, wyjaśniamy. I oczywiście udzielamy odpowiedzi. Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckiej, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to był ostatni temat w moim programie. Nie do końca rozumiem stanowisko Kolei Mazowieckich, ale na przyszłość już wiem, że jakby co, trzeba jednak trzymać się przednich drzwi, by nie mieć później niestety kłopotów. Choć jak pociąg jest długi, to czasami trudno szukać tych przednich drzwi. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Anna Gmiterek-Zabłocka. Do usłyszenia za tydzień po godzinie 12. Właśnie o to chodzi, że skoro pociąg długi, to strasznie długo tych drzwi szukać przednich. Piękny motyw. Puenta. Piękna puenta. Proszę Państwa. Także pozdrawiamy dzisiaj 14, proszę Państwa. 14 mamy września 2013 roku.
Zapraszamy Państwa serdecznie. Mydło i powidło, Warszawa Katolicka Polska, mydło i powidło, czyli problemy w pociągach, problemy w tramwajach, problemy w autobusach i ta linia metra, druga linia metra, to też niczego nie zmieni, proszę Państwa, jeżeli jest taka mentalność polskich, no po prostu typów.